Mnie tu nie było. Mnie tu nie było absolutnie. Brew. Niego z godziną, coś takiego stwierdziłem, że nie chcę się samemu przychodzić. Nie, to jest zupełnie inna gierka niż Diablo. Wiadomo, jest hack and slash, ale zupełnie inny typ gry. Inaczej się gra w ogóle, nie? Godzinka to za mało, to trzeba więcej. Po godzinie to faktycznie może nie być zbyt ciekawe, ale jak się dłużej... To gra w Van Helsinga, to wkręca. Patrz, tutaj coś jeszcze mam do zrobienia? Czy tu jest jeszcze? Mam, tutaj że szafir muszę jej przynieść, dobra. Nie chcę niczego od ciebie, więc zejdź mi z oczu. Jeszcze raz musimy wrócić. Zrobiony klimat. Nie, oj nie, to naprawdę trzeba dłużej pograć to. Po prostu teksty w Van Helsingu są po prostu bajeczne. A ja po prostu miałem kupę zabawy. Także naprawdę, pograjcie dłużej niż godzinkę czy tam dwie. Tu tam, nie wiem, na przykład z 10 godzinek poświęćcie. Wtedy. Więc to ciebie wybrał Bryniol. Obadajcie. Mam nadzieję, że przynosisz dobre wieści. Zlecenie wykonane bez ofiar. Niczego więcej nie chcemy. Ciesz się złotem. Z pewnością. Co konkretnie chcesz? W sprzątaniu? Jednym z najszybszych sposobów na zarobienie grosza w Skyrim jest czyszczenie najbogatszych domów z cennych brudów. Jeśli cię to interesuje, mogę wskazać dobre miejsce, gdzie trzeba trochę posprzątać. Co ty na to? Jasne. Dobra, bierz to i wynocha. Się złoty to zabida. No, bidna gilia złodziei, no. Dobra, gdzie jest ta druga? A, tu jest. Witaj w naszej rodzinie. Różnorodne towary. Nie wiem skąd bierzesz towar, ale ostatni transport z Kuby był chyba różny. Wielu lat. Nie. Nie mamy tutaj nic, dobra. Byśmy chcieli sprzedać jednak. Po prostu miałam szczęście. Spotkałam kogoś, kto znał kogoś innego. Reszta sama się. Dobra, fanty. Tak? To tyle? Nie, tu jest jeszcze. Porozmawiam z rzeźbiarzem. No, o Dragon Age Inquisition też bym musiał kurczę dokończyć kiedyś. Tak mało czasu, a tyle gier. Przejścia. Taki żywot. Nie ma wątpliwości. Gildia złodziei wróciła i trzyma pękninę w żelaznym uścisku. Dobra, czyli co? Aha, tu jeszcze mieliśmy z kimś pogadać, spoko. Rzeźbiarzem. Dobra, olać to. Później tu wrócimy. Patrzmy sobie na mapę, ale nie lokalną. No jest obrońcą świtu. Krowy szczyt, dobra. Teraz tutaj pójdziemy sobie. W takim układzie. Zobaczymy te wampiry. Rzeźbisz twarzy, no. Trzeba uważać, bo wyrzeźbić i po prostu facjatę. Szkoda gadać. Witaj, towarzyszu! No witaj, towarzyszu. Dobra. Powinniśmy móc przejść. Powinno być gdzieś. Przede mną się nie schowasz! Na pewno.
Coś tu było. O, chodźcie, oni mówią. No trudno. Nikogo już tu nie ma. Okej. Dobra, źle idę. Tutaj chyba ta strona. Dużo czasu do grania nie ma w co grać. Proszę cię. Tylko ty chcesz szukać les. Co tu jest w ogóle? Ciekawego mamy? To kiepski moment na zgubienie drogi. To był bandyta. Spoko. Tu? O, ciekawe. Kurde. Idealnie. Dobra, pochodnia jest nam niepotrzebna. Ogólnie wgrałem sobie mody do ANB i kilka innych do Skyrim i do porównania, a oni robi jakiś denny special edition. Wyszukuję. No, tylko wiecie co, stara edycja Skyrima, ona jest na 32 bitach zrobiona. I generalnie ta edycja powstała specjalnie właśnie dla moderów. Ze względu na to, że jest to wersja 64-bitowa, działa tylko i wyłącznie na 64-bitowym systemie. I, a co za tym idzie, moderzy mają większe pole do popisów, ponieważ na starszej wersji, jak 32 bity były i są nadal, to maksymalne wykorzystanie RAMu to tylko 3,5 giga. A w tej chwili to jest powyżej tych 3,5 giga, nie? Także zdecydowanie jest lepiej, więc mody będą jeszcze powstawać na tą wersję. Głupi wilku jeden. Okej. Okay. Idziemy dobrze w ogóle? Tak, idziemy dobrze. No, także pewnie za jakiś czas pojawią się mody o wiele lepsze niż te ten, co do podstawki, nie? A ty co tutaj? Ostro, ostro. Górka jakaś. Roztwór zdrowia. Nie ma tego. Dobra. Elegancko. Piwo udziec. Wywar siły. Krystaluski młot. Tak, ja na razie czekam, aż właśnie większość modów poproszą na Special Edition. Będzie do niego wreszcie Skyway, bo autor tego modu wypił. A to absolutna podstawa. A co robi te SkyWii? Poprawia generalnie Wii, czy co? Powiem szczerze, że to jest moje pierwsze zetknięcie ze Skyrimem. Mówię, jak pierwsze zetknięcie, to Special Edition jak wyszedł. Do widzenia. Zapiszę na wszelki wypadek. Nie zapisywałem dawno. Dobrze idę? Nie. Zboczyłem z trasy. Mamy kunia to. Galupujemy co nieco. Dobra, tylko zobaczmy tą mapę. Gdzie to powinno być? Hmm.
Ten koń chyba ma jakiegoś platfusa, albo nogi mu się zgięły, także szkoda gadać. O. Nie mogę ten dyjść, okej. Dodaję moc menadżera w grze. O. Ciekawie, ciekawie. No ja na razie chcę właśnie bez modów ogrywać Skyrima, a później to zobaczymy. Ale musi być wejście jakieś. O, tu jest, właśnie. Piszmy sobie. Dobra, poczekajcie jeszcze sekundkę. Ja widzę. Tak. Tak. O. Teraz powiem. Okej. Jest. Gdzieś grałem w Ryzen. Wiesz co, chyba coś tam kiedyś pogrywałem, ale nie ukończyłem. Także tak średnio. Tak średnio u mnie z Ryzenem. O, witaj. Ty też chcesz dołączyć do obrońców? Prawdę mówiąc, trochę się denerwuję. To dla mnie coś zupełnie nowego. Nie masz chyba nic przeciwko, że... Dobra. It's over 9000! Nie mów Isranowi, że zabrakło mi odwagi. A ja to dzięki wielkie za followa. Nie najlepiej by to świadczyło o kimś, kto ma zamiar polować na wampiry. Dobra, obrońcy świtu. Patrzmy, co tutaj z tymi wampirkami będzie. Durszlak. Do góry musimy iść? Chyba tak. Nie, nie. Nie na tą górę. Jaki zameczek fajny. Ja chcę taki dla siebie. Aspirujesz do obrońców świtu? I dobrze. Isran oceni, czy coś z ciebie... Zobaczmy. Co tu robisz, Dolanie? Od dawna już nie mam żadnych wspólnych spraw ze strażnikami. Wiesz, dlaczego tu jestem. Straż pada ofiarą nieprzerwanych ataków. Wampiry okazały się znacznie groźniejsze niż przypuszczaliśmy. A teraz chcesz się schronić pod skrzydłami obrońców. O to chodzi? Pamiętam, jak strażniczka Sarsec uporem powtarzała mi, że twierdza świtu to rozsypująca się ruina, na którą szkoda marnować środków i ludzi. A teraz, po zadarciu z wampirami, przychodzisz błagać mnie o ochronę? Isranie. Karset nie żyje. Komnata strażników. Wszyscy. Oni wszyscy zginęli. Miałeś rację. My byliśmy w błędzie. Czy ta świadomość ci nie wystarcza? Tak, cóż. Nie cieszy mnie ten obrót spraw. Słyszeliście moje ostrzeżenia. Przykro mi. Ale rozmowa. Tak się stało. Dobra. Więc kim ty jesteś? Czego chcesz? Właśnie tak. Dobrze, że wreszcie się to rozniosło. Ale oznacza to, że wkrótce zorientują się także wampiry. Potrzebny mi ktoś, kto wyprawi się na tereny wampirów, podczas gdy my będziemy odnawiać twierdzę.
Tolan wspominał mi o jaskini, w której wężyli strażnicy. Jego zdaniem była chyba w jakiś sposób związana z ostatnimi atakami wampirów. Tolanie, opowiedz jej o... No, takie możliwe, że tak jest. Dim Hollow. Tak. Krypta Dim Hollow. Brat Adalwald był przekonany, że ukryto w niej jakiś zapomniany wampirzy artefakt. Słuchaliśmy go tak, jak Israna. Był w komnacie, gdy została zaatakowana. Mnie to wystarcza. Sprawdź, czego wampiry szukały w tej całej krypcie Dim Hollow. Przy odrobinie szczęścia nadal tam są. Okay. Masz. Przyda ci się kusza. Pozwala pozbyć się tych diabelstw, zanim zdążą podejść. Śmiało pokręć się trochę po twierdzy i weź sobie wszystko, co uznasz za przydatne. O. Inna sprawa, że nie ma tego dużo. Spotkamy się w Dim Hollow. Choć tyle mogę zrobić, by pomścić mych martwych kompanów. Tolanie, myślę, że to nie jest najlepszy pomysł. Wy, strażnicy, nie byliście szkoleni. Wiem, za kogo nas masz. Za mięczaków. Za tchórzy. Sądzisz, że nasza porażka to wiodła, że jesteśmy słabi? Isrela. Niech Stendar czuwa, by nie przypadła ci ta sama próba. I nie okazała się dobra. Zbyt trudna. Fuck. Okej. Okay. Co my mamy zwinąć? Coś się mamy do zwinięcia.
nikogo nie było. Absolutnie tu nikogo nie było. Dobra, piszmy sobie jeszcze. Dobra, komu jeszcze mamy namazać w dzienniku jakimś? Nie, teraz będę mrodził, nie chcę grać. Tam jest strażnik, ale mam nadzieję, że... mnie nie zobaczył. Oh fuck. Dała. Wstała, kurde, niedobrze. A my tak wcześniej, kurde, wstaję, aha, bo tu wstałem, dobra. Dobra. Pijmy jeszcze do nocy. 11. Dobra, styknie. Ale to jest po południu. Później po południu? Okej. Okay. Okay, czyli jeszcze się świeci, dobra. No tak z dwie, nie trzy. Dobra. Kurde. Nie ma jej nawet. Ktoś mnie widział. Spoko. Zobaczmy co dalej. Niedobrze. O kurde. Nie. Les. Kurde nie. Tylko nie kebab. Tylko nie kebab. Kurde, za dużo strażników. Dużo tu się tych kręci. Co to jest? Pod chorą klaczą. Daj mi znać, jeśli czegoś zapragniesz. Albo usiądź przy ogniu, a ja kogoś do ciebie przyślę. Jasne. Co tu się... Czy nie można się w spokoju napić? Idzie, ale kliknąłem. Mamy wiele do zrobienia, więc będę się streszczał. Sabjorn, właściciel miodosytni Czerwoniaka, będzie urządzał degustację dla kapitana Straży Białej Grani. A my zamierzamy zatruć jego miód. Nie, na tym właśnie polega piękno tego planu. Sabjorn nam ją da. Miodosytnia ma spory problem ze szkodnikami i wie o tym całe miasto. Trutka na szkodniki i miód to niezbyt zdrowe połączenie. Nadążasz? Akurat będziemy w pobliżu i zaoferujemy biednemu staremu Sabjornowi pomocną dłoń. Przekażę ci trutkę do wybicia szkodników, ale część wrzucisz do kadzi z miodem. Całe tygodnie to z Maven planowałem. Potrzebny nam tylko ktoś, kto dostanie się do środka i ten plan wykona. Tym nie zwlekaj, jestem ja. Bo jeszcze Sabjorn pójdzie po rozum do głowy i sam kogoś najmie do wykonania brudnej roboty. Okej. Jasne. Pamiętaj, wytywać się nie będziemy. Sabjornowi przyda się pomocna dłoń. Niech to pójdzie. Dobra, czyli co? A, to już jest. Wygląda dobrze. Wszystko jest nawet.
Tu jeszcze musimy wrócić. Do naszych towarzyszy. Szkoda. Jeszcze więcej chwały. Dobra robota, siostro. Doszły mnie pogłoski o poczynaniach Srebrnej Ręki. Jedna banda przebywa we wschodniej Marchii. Hmm. Działaj szybko. Okej. Chyba by są by... Co, może jakaś sałateczkę? Wegańska. Dobra, mapę chcieliśmy, no? Nie, nie mapę. Chcieliśmy questy. Wybaczyć. Teraz mapę. Rasznica Białej Rzeki. Spoko. Konamy, co tutaj jest. W pobliżu. Gdzie to? Zaraz, dobrze? Nie, nie ta, nie ta druga. Ta druga. Tak. Ta strona bardziej. Ta. Mówię? Nie. Troszeczkę musimy naprostować i będzie tak. Wites. No, to co tam wolicie za jadełko niż kebaby? Co bym kebaba zjadł, nie ukrywam. Ale zaś za gruby będę. Zajście tu jest. Piszmy sobie. Na co się gapisz? Nie widzisz, że mam tu problem? Nie, nie widzę. Żartujesz sobie? Rozejrzyj się. Mam zorganizować degustację specjalnego gatunku czerwoniaka dla kapitana straży. Jeśli zobaczy miodosytnie w tym stanie, będę zrujnowany. Naprawdę? Zakładam jednak, że nie zrobisz tego z dobroci serca, prawda? Mam nadzieję, że nie oczekujesz zapłaty przed wykonaniem roboty. Żądam jedynie, by te szkodniki zostały na stałe usunięte, zanim moja reputacja legnie w gruzach. Kupiłem nieco trutki. Chciałem, by zajął się tym mój leniwy, bezużyteczny asystent Malus, ale najwyraźniej gdzieś zniknął. Jeśli umieścisz ją w gnieździe szkodników, powinno to na zawsze powstrzymać się przed wracaniem. Spoko. Nie wracaj, dopóki nie upewnisz się, że wszystkie te szkodniki nie żyją. Mam sprawy. Teraz ja muszę uprzątnąć.